Teraz te wszystkie części, które obszyłam wypustką, muszę zamknąć, czyli przykładam prawą do prawej. Tu i tu. I będziemy je łączyć. Teraz tak, żeby wywrócić tą patkę, muszę tutaj, powiedzmy, na kawałku zostawić otwarte. I później ręcznie to dokończę. Teraz lecimy tylko po tym szwie, gdzie przyszywaliśmy wypustkę i całkiem fajnie to idzie. Tylko jeszcze zwróćcie uwagę na to, żeby nie pozwolić się temu materiałowi z dołu to wciągnąć. Jest nie tak, ale to zaraz poprawimy w tym miejscu. Odważnie ściąć. Po wywróceniu później zapresujemy. To samo powtarzamy ze wszystkimi elementami pozostałymi. Teraz musimy wszystkie te elementy wywrócić. Tam już wywróciłam stójkę i klapki, ale to jest bardzo proste. Teraz musimy wywrócić te części, pagoniki i pateczkę. Po wyprasowaniu tą dziurę tutaj zamkniemy już ręcznie. Jeszcze na razie nie, bo może będzie trzeba coś gdzieś poprawić. I tak samo pagonik. Im to wszystko zwęższe, tym trudniej to wywinąć. Wypustka też tego nam nie ułatwia.
Tak, one będą na pewno skracane jeszcze. Dlatego proszę się tym nie przejmować, że te końcówki nie są takie najpiękniejsze, ale one i tak będą jeszcze skrócone. Teraz przystępujemy do wyprasowania tych elementów. Przy prasowaniu musimy teraz wyciągnąć tą wypustkę z jednej i z drugiej strony, żeby było ją mniej więcej tyle samo widać. Tak, przygotowane klapki. Możemy teraz przyszyć je tu na przodach. Przybamy je gdzieś około 1,5 cm od dołu. No i tutaj tak jak raz wyszło około 2 od góry. Po prostu je umiejscowiamy sobie według własnego uznania. Jeżeli ktoś woli niżej, to można jeszcze troszeczkę niżej. Przeszywamy mniej więcej centymetr od brzegu.
przed szyciem baskinki zaznaczyłam sobie środek i zrobię też zaszewki. Zaszewki sobie zrobiłaś w miejscu tam, gdzie będą szwy, tak? Dobrze? Tak. Zaszewki tak gdzieś około 12 cm. Tak mniej więcej jak w spódnicach spodnie. Zresztą przy przymiarce możecie jeszcze to skorygować, bo może dla kogoś się okazać, że są za długie, a dla innego za krótkie, więc... A czemu my znowu właśnie robimy te zaszewki? Gdybyśmy ich nie robili, to... A za dużo byłoby w tym, tak? Znaczy, nie. Mogłybyśmy ich nie robić. Mogło to by być skrojone w ten sposób, że jak gdyby zaszewki były już ujęte w tym... W tym podkroju tej baskinki. Ale no, nie ukrywam, że jest to zrobione dlatego, że mój model jest bardzo chudy w pasie z tyłu i ma odstający tyłek. Stąd biorą się te zaszewki. Ale też zauważyłam, że na przykład jeżeli baskinka nie ma w ten sposób się na przykład rolować, że układa nam się w takie zakładeczki, to lepiej wygląda jak ta zaszewka jest, ona ładniej się utrzymuje z tyłu. Bo chyba, że byłaby to baskinka na przykład z jednej warstwy materiału. Tu będziemy wszywały wypustkę, czyli ten dół baskinki będzie usztywniony. Czyli ona nie może nigdzie odstawać. Ona musi z tyłu nienagannie leżeć. I stąd te zaszewki. Ale jeżeli ktoś ma na przykład płaski tyłek, z tyłu nie ma wcięcia w talii, można by było tych zaszewek uniknąć. One nie są koniecznością. One mają jakiś tam wpływ na to, żeby to lepiej leżało, ale nie są koniecznością. Że stopki nie zmieniłaś, czyli to też się szyje dobrze, tą stopkę. No, zapomniałam. A z przodu nie robiłaś żadnych zaszewek, tylko na tylnej części baskinki. Właśnie, no bo z przodu z kolei to wszystko ładnie się układa. No, nie wiem, no na pupie jakoś jestem przekonana do zaszewek. Wielokrotnie robiłam. Nie wpływa to nawet na jakoś szczególnie na to, że źle to wygląda. Tym bardziej, że starałam się tutaj, żeby te zaszewki wychodziły z tych szwów. Więc później po umieszczeniu już tej klapeczki, guziczków, to wszystko nawet razem tworzy taką całość. Wygląda ładnie. Zaznaczamy środek stójki.
nacinając. Umieszczamy to na środku tyłu. Tu od tego miejsca zaczynamy wszywać. Że o, tu później jak przyjdzie zamek, to oczywiście możemy sobie wyszpilkować bądź też przyfastrygować.